Witam Was w dniu 5 na krótszym kanale w Potion Craftach. Tak, i tutaj mamy nasz ogródek. Mamy do pozbierania troszkę roślinek. Widzę, że pojawiła się jedna nowa roślinka, którą jest Green Mushroom. Wydaje mi się, że jeszcze zielonych mushroomów nie miałem. Witch Mushroom już mieliśmy. Mieliśmy też Shadow Chanterelle. Te dwie miksturki są... Te dwa grzyby w połączeniu dają nam całkiem sensowną miksturę many, więc myślę, że moglibyśmy sobie miksturę many w recepturach zapisać, bo na razie nigdzie tego nie zapisałem. Mamy całkiem sporo Wind Bloomów, mamy też Fire i mamy oczywiście Water Bloom. Żadnych więcej roślinek tutaj nie widzimy, a mogłyby być jakieś takie unikatowe. I na razie nie odkrywamy mikstur. Wejdźmy sobie do page'a, zobaczmy. Manę odkryłem, lightning odkryłem, czyli wszystko co powinienem mieć to mam. Popularność muszę osiągnąć na 4 poziom, ale jeszcze nie odkryliśmy kolejnych chapterów. Dobra, więc w takim razie przejdźmy do klientów i przyszedł jakiś gościu. Witaj alchemiku, przyniosłem skarby z gór. Kim jesteś, co sprzedajesz? Jestem kopaczem, kopię, robię tunele. I szukam skarbów w górach, kamieni, minerałów, kryształów. Niektóre sprzedaję, rzadkie różnego rodzaju kryształy, gemy i tak dalej, i tak dalej. No to pokaż mi, co ty tu masz. Frost Sapphire. Ten to ma w ogóle ścieżkę. Always cold, do not leak. Fire, cytryn, ognisty. Kryształ wiatru. Czy nawet nie wiatru, tylko kryształ tych chmur i Frost Sapphire, który idzie w prawo. Natomiast nie wiem, co znaczy ten znacznik tutaj miksowania. Widzicie, to jest krzyżyk. A tutaj jest taki... jakiś taki wir, czy coś takiego? No nie wiem, 72 kosztuje. Kupmy, skoro co jest demko, to lepiej, żebyśmy przetestowali, co robią te składniki. Żebyście też wy wiedzieli i ja wiedział, o co w ogóle z tymi kryształami chodzi. Utargowałem całkiem nieźle za 62, dzięki typie. W sumie mam 560, a nie, mam 140 golda. Shit, a ja patrzyłem na to. Czyli generalnie jestem biedny. Always cold, do not leak. I zobaczmy sobie, czy ja to mogę na przykład wrzucić tutaj. Okej, mogę to wykruszyć. W razie czego można cofnąć, tak? To nie jest tak, że się marnuje ten składnik. Ale widzimy, że nawet jakbym dał te Frost Sapphire, to mnie to nie zbawia. Zastanawiam się, gdzie są jeszcze jakieś dodatkowe połszony. Tu widzimy, że pojawia się ścieżka do połszona, czyli tutaj już blisko jest jakiś rodzaj miksturki. Tu jest jeszcze coś nieodkrytego, ale dojście do tego może być nie lada upierdliwe. Bo spójrzcie na to, że muszę ominąć tu czaszki, o panie, strasznie ciężkie. Gdzieś tu daleko na północy są jakieś dwie miksturki się ujawniają. Tutaj jakieś rzadkie za tymi. Ja pierdzielę. Generalnie południowych tych stref nie odkryłem i najlepiej by było właśnie pójść sobie tutaj centralnie w lewo i maksymalnie w dół. Moglibyśmy zaryzykować teraz, bo mamy chwilę czasu, a wy lubicie eksperymentować na początku zawsze odcinka, więc tak sobie zrobimy, że pójdziemy sobie... Czekajcie, a gdzie jest mana? Mana jest do góry, bo manę też chciałem zdobyć. Jedną miksturę many, dobra, jak będzie potrzebne, to zrobię. Czym możemy się udać? Udamy się fajerem. Damy jednego fajera maksymalnie tutaj. Rzucimy go tutaj. Potem pójdziemy w dół. Zrobimy truciznę, ale nie skończymy na truciźnie, tylko pójdziemy znacznie dalej. I tutaj damy dwa składniki. Zobaczymy, gdzie skończymy. Mieszamy, mieszamy. Minęliśmy miksturę trucizny. Zebraliśmy troszkę książeczek. O, i tutaj się zacznie teraz jazda. Czy mogę tak zrobić? Mogę tak zrobić. Troszkę pójdziemy po czaszkach, ale nie powinno nam to zważyć mikstury. Okej, okay, i tu jest jakiś potion. Idziemy po terenie takim nieciekawym. I ten weird shroom. Pyk, 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 pyk. I tutaj. I to będzie coś mocnego, zobaczmy.
A dwójeczkę wskoczyłem, jest nieźle. No trójki jeszcze mi się nie udało uzyskać, nie wiem co trzeba zrobić. Ale widzimy, że tutaj nie ma już żadnych mikstur. Nie, jest jedna mikstura tu jeszcze. Więc mógłbym iść tym weird shroomem i mógłbym pójść jeszcze o krok dalej. I na przykład jakimś takim połuku, nie? Popróbować. Tu na przykład widzimy, jest spoko, że jakbyśmy dali bananasa, to stąd moglibyśmy bananasem ominąć te szkielety. I w ogóle jakąś inną miksturę odkryć, więc też można tutaj grubo kombinować. Ja na razie zagotuję to, co tutaj odkryliśmy. I to jest Stone Skin. Nowa receptura. Wydaje mi się, że jest całkiem sensowny sposób na tworzenie tej mikstury, więc ja bym sobie to zapisał. Tylko zrobiłbym jakiś inny rodzaj buteleczki, na przykład tą z krzyżykiem. I tarczę bym dał nie szarą. W ogóle mogę... Nie spojrzałem, mogę zmienić rodzaj znaczka, ale tych znaczków jest dużo. Ja pierniczę. Tutaj moglibyśmy dać tą tarczę. No ale dobra, zrobimy je stokowe, tak jak nam gra każe. Tylko zmienimy kolor. Ja bym chciał na przykład jakiś taki rzucający się w oczy kolor biały. Biały jest ładny, ale koloru butelki szkoda, że się nie da zmienić. Ja bym chciał zmienić kolor butelki, ale mi nie pozwala. A, i wziąłem sobie butelkę, dobrze. Tylko nie zapisałem tej receptury chyba, tak? Damn it. No nic. A tutaj jest jakiś recipe. Aha, bo tu zrobiłem healing lepszy. To mamy dwa healingi. I jak widać... Czy ja tutaj mogę? Continue brewing from here. A, okej. Czyli mogę na przykład zrobić continue brewing from here. I teoretycznie miksturka powinna nam się z tych wszystkich składników i czynności, które wykonaliśmy, powinna się pojawić tutaj. I teraz stąd moglibyśmy kombinować, dodając kolejne składniki. Więc to też nie jest takie głupkowate, całkiem spoko mechanika. Dobra, ale wróćmy sobie do klientów. Ty, gościu, spadaj. I co ty, babeczko, chcesz? Zgubiłam sobie gdzieś krzemień i nie mogę mieć światełka. No i generalnie mąż przychodzi z znajomymi zrobić imprezkę, a babka potrzebuje ugotować coś do jedzonka. Czy mam coś, co może mi pomóc light a fire in a hurry, czyli rozpalić ognisko? No to żeby zrobić ognisko, to powinniśmy zrobić fire potion. Mikstura ognia. Zrobimy jedną. Proszę cię bardzo. Ile mogę utargować u ciebie? 4 dolce. 4 monetki. Jak najbardziej podejmiemy ryzyko i sprzedajemy. Dzień dobry. Niedługo idę na crusade, na krucjatę, tak jest po polsku, krucjatę. No i fajnie by było sobie wzmocnić swojego ducha walki. Problemem jest jednak słońce, bo będzie mi gorąco. Okej, no i gościu potrzebuje mieć frost potiona, żeby troszkę ochłodzić swój temperament. Czy ja zapisałem Frost Potiona? Nie zapisałem na Frosta nic, więc musimy się wziąć za ręczne gotowanko. I gdzie był Frost? Frost był tutaj. Ja nie mam Frost Potiona, bo niestety nie zapisałem sobie receptury na to, więc musimy podziałać troszkę ręcznie. Czym to możemy stworzyć? Czymś, co idzie w prawo i w dół. Myślę, że jakbyśmy dali jedno całe to, to zmiksowali na maksa, żeby wydłużyć ścieżkę, po której będziemy pełzać. Jeszcze jedno wydłużenie ścieżki. I do gara. I tutaj powinniśmy wrzucić całe, ale uważać z mieszaniem na sam koniec. O dobra. Więc miksujemy. Bala, 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 bala. I teraz tutaj powoli. Może nawet na dwójeczkę wskoczymy. Chyba się uda. Jest dwójeczka. Jeszcze troszkę jakbym zmiksował, to się poprawi. Na trójeczkę nie wskoczymy. A było blisko. Gotujemy. Jest Frost Potion. Jedno to, 3T. Jest nawet całkiem spoko, więc ja tą bym sobie zapisał w końcu. Więc weźmy sobie buteleczkę może trójkątną. A może zrobimy teraz to w formie flakoniku. Czemu by nie? Robimy flakonik trójkątny. Chyba jakiś taki paseczek wąski. Szkoda, że nie da się zmienić wielkości tego. Niech jest to poszarpane. I tutaj bym chciał jakiś jaskrawy kolor. Na przykład lodu. O!
ten sposób zostawimy. Ok, chyba że jakąś inną ikonkę. Tarczę, ale no nie ma żadnych innych ikonek. Pytanie, czy gra wykorzystuje wszystkie tego typu tutaj ikonki? Wydaje mi się, że nie. Na przykład mogli dać tutaj takie coś, ale dobra, gdzie jest ten frost? Tutaj, a kolorystyka zaś nam się zmieniła. Białe i białe. Dobra, zapisz recepturę. Finish potion. Mamy teraz miksturę frosta. I to jest w formie pryskacza. Ja sobie to tak wyobrażam, że on spryskuje na przykład siebie i jest mu po prostu chłodniej. I wracamy do typiarza. Szukamy miksturki flakonikowej. Tu się możesz spryskać. 32, to możemy utargować aż 6 monetek. Dobra, podejmiemy ryzyko. Ostatnio się poprawiłem w tej gierce. Widzicie, coraz lepiej klikam. Masz tutaj i spadaj. Szedłem sobie ulicami, myślałem o jakimś tam swoim biznesie, kiedy doniczka spadła mu z nigdzie, no i dostał gościu w łepetynę. No i fajnie, że ma twardą czaszkę, no ale potrzebowałby jednak coś, co by go zhealowało, więc masz tu coś mocniejszego. Wcześniejsza miksturka była sprzedawana za 10, a tutaj mamy za 21, więc lepiej jest robić... O! Tu jest, warto też czytać to, co oni piszą, to co mówią. Ta miksturka się nada, ale wolałbym zapłacić więcej za miksturkę wyższego grade'u. Więc możemy podjąć to ryzyko i spróbować osiągnąć miksturkę jeszcze wyższego poziomu. Jak to osiągnąć? Jak to osiągnąć, powiedzcie mi. Wygląda, jakbym dał tego green shrooma, to moglibyśmy coś osiągnąć. Nawet dwa green shroomy to by było całkiem zajebiście. Możemy podjąć takie ryzyko, co? Zrobimy tak. Zużyjemy tego Green Shrooma i dojdziemy bardzo blisko do Healing Potiona. I teraz tutaj musimy znaleźć coś, co spowoduje, że praktycznie się wstrzelimy w butelkę. To wygląda sensownie. Chyba nic sensowniejszego nie znajdziemy. Nie. Więc musimy dać to. Dam to jako cały składnik i liczę na to, że się wstrzelę coś lepszego niż tylko potion na levelu drugim. Może się uda na faktycznie trzeci. Nie wstrzeliłem się. No i czy teraz coś mogę zrobić, żeby na przykład przenieść się delikatnie w prawo? Okej, okay, ale widzimy, brakuje mi czegoś, co spowodowałoby, że ja w tym momencie mógłbym się przesunąć w prawo od tego punktu, bo widzimy, że jak ja teraz wrzucę jakąś roślinkę, to dopiero od tego miejsca zacznie ona działać, więc jakby brakuje mi tu chyba narzędzi. Ewentualnie musiałbym ugotować Healing Potion 2. No dobra, nic lepszego nie będzie. Szkoda. Pytanie, czy mogę na przykład to wrzucić tutaj? Nie da się z tym nic zrobić więcej. Stuc się nie da. Tutaj się nie da wykorzystać. Może stuc tym? Nie. Liczyłem na to, że da się wykorzystać. O, da się jeszcze tak przechodzić, widzicie? Mogę butelkę przenosić. Masz tu, panie Tom, i trudno, i spadaj. Na razie się potargujemy. Jeśli znacie jakieś sposoby na to, żebym mógł zwiększyć na przykład do trójeczki, to dajcie mi znać. Ja jeszcze nie odkryłem. Prawdopodobnie brakuje mi jakichś zacnych takich składników. Wingback. O, gościu do nas mruga. Kupujesz jakieś grzybki. Co mamy za grzybki? Ten dziwny grzybek, Goblin Shroom, Marshroom. Całkiem sensowna ścieżka. Jest całkiem tani. Moglibyśmy kupić ze 4. I utargować ile? Dyszkę. No to byłoby spoko. Bardzo ciekawą ścieżkę ma i dlatego wydaje mi się, że mogę coś zyskać na tym. Dobra. Jest deal. Ja mu nic nie mogę sprzedać. No, mógłbym na przykład Witch Rooma mu sprzedać, ale to nie jest mi potrzebne.
I wracamy sobie back i kończymy dialog. Kolejny klient, zapraszam, zapraszam. U mnie towary i ceny są najlepsze na rynku. Dobra, co my tu mamy? Jakiś jego sąsiad podjada mu warzywa z ogrodu. Próbował łapać owce, kozy i tak dalej każdej nocy. Dobra, czyli generalnie on chce potruć troszkę sąsiada. Czyli powinniśmy mieć chyba truciznę. Offer a potion. Truciznę byśmy musieli zrobić. Czy ja mam recepturę na truciznę? Mam recepturę na truciznę, ale pytanie, czy mogę zrobić lepsze, bo to jest tylko na levelu pierwszym. Moglibyśmy spróbować sobie tak. Mamy dużo tych składników, więc czemu by nie podjąć tego ryzyka i spróbować zrobić czegoś lepszego. Więc na razie wrzucamy ten składnik tutaj. Tutaj byłoby lepsze coś takiego, żeby bardziej się wstrzelić, kurczę, w tą truciznę. Są tyle różnych ścieżek. No nic mi nie do końca pozwala się wstrzelić w lepszego rodzaju trutkę. Mógłbym dać na przykład to na maksa zmiksowane, prawda? I powinienem pójść teraz delikatnie w lewo. Czyli kolejny fire. Bo tutaj już cały bym musiał dać. I zobaczymy, czy się całkiem sensownie wstrzelę. Więc weźmy tą cholerną łyżkę, która... Ach, dziab. Trafiłem. I zamieszajmy tak, żeby się wstrzelić centralnie fire potiona dwójeczkę. Pik, pik, pik. Teraz musimy delikatnie uważać. I mamy na dwójeczkę. Trójki się nie uda. Trójki się nie uda. Pewnie trójka jest najwyższym poziomem, jaki da się osiągnąć, o ile znamy konkretny sposób postępowania z miksturą. Więc to bym sobie zapisał jako miksturę trucizny. Miksturę trucizny możemy zrobić bardziej, może nawet to nie będzie mikstura do picia, to będzie jakiś rodzaj smaru. A smary się powinny dawać w jakichś takich małych słoiczkach. Możemy dać sobie ten słoiczek, zapisz, damy sobie etykietkę jakąś taką gwieździstą, może serduszko. O, serduszko będzie dobre. A, jeszcze musimy najpierw podgotować, no, zapomniałem, przepraszam bardzo. Zielony słoiczek, idealnie to wygląda. Serduszko jak najbardziej, czemu by nie. Nożyk tutaj, może truciznę bym inaczej oznaczył. Czekaj, jakimś takim kwachem. Albo czaszka. O, czaszka przecież, no. Do czaszki powinniśmy dać jakiś inny znaczek. Na przykład ten wygląda fajnie. Czaszka powinna być białutka z zielonymi oczami. Niebieskimi. Z czerwonymi oczami. O, zabójcza czaszka. Podoba mi się. I zapiszemy sobie tą recepturę. Skończmy. Zobaczmy sobie nasze tutaj, mamy to i to. Poisoning 2. Jest nawet napisane, ile razy miesznąłem. 6 razy miesznąłem, a tu 11 pod koniec. Dobrze. Pytanie tylko, czy jak na przykład podgotowywuję w trakcie, to coś się zmienia. Na to nie zwróciłem uwagi, musielibyśmy sprawdzić. Na przykład wziąłbym ten składnik. Troszkę zamieszał i teraz na przykład podgotował. Jakby nic się nie dzieje. A szkoda. Zabanujmy tą miksturkę. I chodź ty gościu, tą trutkę tutaj masz proszyć. Więcej by zapłacił za wyższy rodzaj ten, ale nie umiem zrobić wyższego. To co ja ci gościu poradzę? Bierz to co ci daję i nie dyskutuj. Pyk, pyk, pyk. Deal ubity, masz tu za 30. I minus 20 do złości. To jestem złym typem, że mu sprzedałem truciznę. Mogę faktycznie mu powiedzieć, gościu, spadaj, nie sprzedam ci trucizny, bo tak się nie robi. Gościu chciał pomalować sobie domek na jakiś unikatowy kolor. Fajnie by było mieć ścianę, która będzie się świeciła. I więc będzie potrzebował miksturki światła. Tutaj akurat mamy light 2, więc jakbyś tu sobie popryskał, to proszę cię bardzo.
oczywiście musimy się stargować. No mówię, za każdym razem targowanie się jest nudną mechaniką. Nie do końca mi się to podoba, pewnie was też nudzi. Dobra, kolejny i chyba ostatni klient na dzisiaj. Przez drogę do mojego miasta przechodzi tunel wzdłuż klifu. Kiedy szedłem do miasta, wszystko było w porządku, jednak w powrocie do domu tunel został zablokowany. No i przydałoby się coś, co będzie wybuchało. No i ja mam coś specjalnego, coś, co ci kolego pomoże. To jest wybuch na jedynkę, ale na pewno cię ucieszy. Kupi to, ale nie zapłaci zbyt dużo. No dobrze, rozumiem. Zdealujmy, się to mogę zdealować. Sprzedaj. No i to był nasz ostatni klient na dzisiaj. Zobaczmy sobie, czy wszystko dzisiaj porobiłem. Moglibyśmy poeksperymentować z nowymi miksturkami, ale myślę, że to zrobimy w dniu jutrzejszym. A wam dziękuję za to, że wpadliście do mnie na Kruczy kanał i będziemy widzieli się w kolejnych materiałach wideo. Nie zapomnijcie oczywiście subskrypcji, komentarza. Ja bardzo cenię sobie komentarze, na wszystkie się staram odpowiadać, więc im więcej komentarzy, tym lepiej. Poza tym przypominam, działa Discord Kruczego kanału. Tam jest sporo aktywnych użytkowników, więc jeżeli chcecie jakby zbudować tą społeczność troszkę większą, to zachęcam, wbijajcie też na Discorda. Tyle ode mnie, na razie.